Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Mając udać się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno 12 i w drodze rzekł do nich: oto idziemy do Jerozolimy. Tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w piśmie. Oni skażą go na śmierć i wydadzą go poganom na wyszydzenie, ubiczowanie i ukrzyżowanie, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Wtedy podeszła do niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i upadając mu do nóg, o coś go prosiła. On ją zapytał: czego pragniesz? Rzekła mu: powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej stronie. Odpowiadając, Jezus rzekł: nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Odpowiedzieli mu: możemy. On rzekł do nich: kielich mój pić będziecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie lewej lub prawej, ale dostanie się ono tym, dla których mój ojciec je przygotował. Gdy 10 to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was, lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie waszym niewolnikiem. Na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Oto słowo Pańskie. Bracia i siostry, na drodze naszego wielkopostnego pielgrzymowania do świąt Paschy, a więc męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, Kościół nas wprowadza w tę tajemnicę w ramach Wielkiego Tygodnia, Wielkiego Czwartku, Piątku, Soboty i także Wielkiej Niedzieli. Na tej drodze naszej pielgrzymki, a więc wysiłku, dzisiaj Kościół nam czyta słowa z Ewangelii świętego Mateusza. Ewangelia dość długa, wielowątkowa, ale myślę, że może najbardziej ważne dla nas są słowa: Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Na okup, na odkupienie, na zbawienie. Na tę prawdę Kościół chce nas uwrażliwić w sposób szczególny w ramach Wielkiego Postu, także poprzez tradycyjne nabożeństwo Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali, a nawet inne nabożeństwa takie jak Różaniec, jak Koronka do Bożego Miłosierdzia, w tym okresie w jakiś szczególny sposób niosą głębokie treści dla naszego głębszego zrozumienia wartości Bożego odkupienia, Bożego zbawienia. Chrześcijanie rozumieją, że dar zbawienia jest nam dany darmo i że my go otrzymujemy za darmo, ale nie otrzymujemy go na darmo. Zresztą za darmo to też nie do końca prawda, ponieważ najwyższą cenę za ten dar zbawienia zapłacił Jezus Chrystus swoją przelaną na drzewie krzyża krwią. Tak więc my możemy się zgodzić nawet z naszymi braćmi protestantami, że darmo nam Bóg daje zbawienie, ale nie daje go nam na darmo. Zresztą inne hasło, które wczoraj wspomniał ksiądz proboszcz, które w jakiejś mierze wylansował Marcin Luter, Solus Christus, należy je rozumieć głęboko i poprawnie, a nie w jakiś prymitywny sposób. Ktoś powiedział Solus Christus numquam solus, to znaczy Kościół, to znaczy tylko Jezus Chrystus, ale tylko Jezus Chrystus żyjący w Kościele, we wspólnocie Kościoła wraz ze świętymi. Kiedy my wobec tego jako katolicy oddajemy szczególną cześć Bogu Rodzicy i wspominamy naszych świętych, to żadną miarą nie zajmujemy miejsca Chrystusa, tylko nie chcemy Go izolować ze wspólnoty Kościoła, bo pierwszym owocem zbawczego dzieła Chrystusa jest Kościół. Mówiłem Wam o tym, zresztą wiecie o tym i beze mnie, że Kościół nie jest klubem, nie jest jakąś asocjacją, tylko jest tajemnicą. Jest sakramentem zbawienia. W ramach naszych rozważań i nie tylko rozważań, myślę, pewnego doświadczenia wiary, jakim dla nas, także dla mnie są te rekolekcje, mówiliśmy o sakramentach świętych jako pewnych etapach naszego duchowego wzrastania, jako pewnych, może brzmi to nie najpiękniej, ale kanałach działania Ducha Świętego, nurtach, strumieniach działania Ducha Świętego, ale sakramenty żyją w Kościele i w tym sensie cała tradycja Kościoła, sam Kościół nazywa sakramentem lub presakramentem lub, jak mówią teologowie niemieccy, ursakrament. Tak więc my uczestniczymy w tej sakramentalnej rzeczywistości, w której żyje i działa Chrystus, który daje nam zbawienie, poczynając od sakramentu Chrztu Świętego jako dar i zadanie, poprzez inne sakramenty, oczywiście poprzez sakrament małżeństwa, który mamy przeżywać całe nasze życie, a nie do pierwszego konfliktu lub do tego, kiedy mi się sąsiadka bardziej spodoba niż moja żona ślubna. Dlatego pewna nasza dyscyplina życia, która dotyczy także naszej modlitwy, a powtarzam, dyscyplina oznacza być uczniem, być wiernym uczniem Chrystusa, który żyje w Kościele, we wspólnocie świętych. Mówiliśmy już o tym, że wyznajemy w wyznaniu wiary: wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Powszechny znaczy katolicki. I wierzę w świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, życie wieczne. Wierzę w świętych obcowanie, a więc tę wspólnotę, gdzie wokół Chrystusa są nasi bracia i siostry, którzy nas do domu Ojca uprzedzili i za którym Chrystusem idziemy razem z Bogu Rodzicą, ze świętymi, którzy nas na tej drodze także wspomagają swoją modlitwą. Kiedy my w litanii, choćby do Matki Bożej, mówimy: Święta Mario, módl się za nami, przy Stolicy Mądrości, módl się za nami, to jest to taka formuła, zwłaszcza w języku polskim, tradycyjna, ale naprawdę ona oznacza: módl się z nami. Oczywiście, kiedy się w ten sposób modlimy, oznacza, że my chcemy modlić się z nią i z innymi świętymi. Nie jest prosto powiedzieć tak krótko, co znaczy być katolikiem. Ale być katolikiem to znaczy uczestniczyć, być uczestnikiem całego tego wielkiego doświadczenia wiary 2000 lat. To bardzo ważne, byśmy umieli i chcieli, czyli mieli odwagę powiedzieć w środowisku, w jakim żyjemy: ich bin katolisch. Nie tylko innym, ale i sobie. Ale także, kiedy spotykasz się z dziewczyną, zwłaszcza myślisz nie tylko o dyskotece, ale o twojej przyszłości, powiedz jej, że jesteś katolikiem. I to nie tylko zresztą w Niemczech jest ważne, ja także w Polsce spotykam, nie mówiąc o tym, że na Białorusi również, nawet chrześcijańskich ludzi młodych, którzy chodzą ze sobą rok i on nie wie, czy ona jest wierząca, czy niewierząca. No więc o czym mówicie? o telewizji tylko, albo o jakichś innych drugoplanowych rzeczach. Poza tym to, ich bin katolisch, jest ważne dla mnie samego, bym wiedział, co ja przyjmuję. I oczywiście przyjmujemy nauczanie Kościoła, który daje nam Ewangelię. Ewangelia wyrosła w Kościele i Kościół ją nam daje i głosi jako dobrą nowinę. Oczywiście my możemy przyjąć to jako dobrą nowinę, możemy przyjąć tylko jako jakąś informację o różnych starych, nieaktualnych dzisiaj rzeczach. Dlatego potrzeba jest nam odwagi bycia sobą. Byliśmy w Kościele to znaczy we wspólnocie parafialnej, we wspólnocie powszechnej, uniwersalnej, na czele której stoi Ojciec Święty, papież, nie byli ani tylko telewidzami, czy nawet kibicami, którego poruszą czasami jakieś tam wydarzenia, ale uczestnikami. Jedną z kategorii teologicznych, ja nie chcę przechodzić tutaj na jakiś żargon teologiczny, ale rozumiem, że znacie trochę doktrynę katolicką. Jedną z kategorii teologicznych, która określa właściwie nasz status chrześcijan, status katolików, to jest mianowicie słowo uczestnictwo. Różnie może je rozumieć, jasna rzecz, teologicznie, ale to oznacza nasz aktywny udział, który się wyraża w modlitwie, także wspólnej modlitwie, ale także indywidualnej, w modlitwie liturgicznej, w odpowiedzialności i materialnej, i moralnej za wspólnotę Kościoła, wreszcie w tej odpowiedzialności, którą mamy szansę i zadanie realizować w naszych domowych kościołach, w naszych rodzinach. I to uczestnictwo prowadzi nas do świadectwa. Świadectwo nazywa się po grecku martyria. I od tego słowa pochodzi także słowo martis, czy martyr, czyli męczennik. Mianowicie uważa się, że pierwszymi, najbardziej wiarygodnymi świadkami byli męczennicy, poczynając oczywiście od apostołów. Mówiłem już o tym, że my męczenników nie uważamy za samobójców, którzy chcieli pozbawić się swego życia, tylko którzy byli gotowi przelać swoją krew. Na przestrzeni historii Kościoła, historii poszczególnych narodów, w tym i narodu polskiego, i narodu niemieckiego, było wielu męczenników. My wspominamy, być może w Polsce w sposób szczególny, męczenników ostatnich dziesięcioleci II wojny światowej, świętego Maksymiliana Kolbe, ale byli męczennicy także faszyzmu w Niemczech, o czym także pewnie wiecie, bo się o tym pisze, przynajmniej w katolickich gazetach. To męczennicy nas łączą, pozwalają na to, byśmy żyli w duchu pojednania, wzajemnej duchowej wymiany. Święci rzeczywiście jednoczą kultury, rasy, narody. Muszę się przyznać, że ja osobiście sobie stawiałem przynajmniej kiedyś pytanie, jak to się stało, że wielki rewolucjonista swoich czasów, święty Franciszek, lub też Francesco z Asizji, stał się świętym. Nie był on nawet aż tak super uczony, a z kolei uczony swego czasu Marcin Luter nie stał się świętym. I chyba odpowiedź jest jedna, ponieważ Franciszek był pokornym i potrafił z pokorą przyjąć nauczanie Kościoła. A Marcin Luter miał pewnie w wielu sferach bardzo wiele racji, ale nie potrafił z pokorą przekazać tego, co odkrył. To jest pewien dramat Kościoła w ogóle na Zachodzie, bo reformacja nie dotyczyła tylko oczywiście Niemiec, ale właściwie całego zachodniego chrześcijaństwa. Albo my przyjmujemy Ewangelię jako coś radykalnego, ale z pokorą, albo będziemy oczywiście ciągle żyli jakimś duchem buntu, którego oczywiście dzisiaj nam permanentnie dostarcza internet i inne media, by krytykować Kościół, nawet papieża. Pozwolę sobie tutaj taką dygresję, może mało pobożną, ale myślę, że bardzo wymowną. Mianowicie działał w Niemczech, działa do dzisiejszego dnia, teolog Hans Küng, który zresztą nie jest Niemcem, tylko Szwajcarem. I wielu się nim nawet zachwyca. Oczywiście rozpoczął on swoją działalność szumną od zakwestionowania nieomylności papieża. I oczywiście wszyscy ignoranci żurnaliści natychmiast za nim pobiegli. Jakie to byłoby szczęście dla Kościoła, gdyby papież wyrzekł się swojej nieomylności? Otóż ktoś trochę złośliwie, ale inteligentnie powiedział: słuchaj Hans, to może ciebie wybierzemy na papieża. On mówi: nie, bo wtedy bym przestał być nieomylny. To znaczy, kwestionuje się nieomylność oczywiście papieża, ale sobie się przypisuje natychmiast nieomylność. Także w tej krytyce. Zamknijmy tę dygresję i doceńmy rzeczywiście to, że jako katolicy mamy wyznanie wiary, Bogu dzięki zresztą takie samo jak i luteranie, i mamy katechizm, który nam jasno wyjaśnia, w co my wierzymy. I nie zależy od tego, czy dany duszpasterz jest bardzo uczony, czy mniej uczony, wiadomo, że ma głosić katechizm. Tego nasi bracia protestanci niestety nie mają i chyba nawet nie bardzo chcą mieć. Co teolog, to jakąś nową teorię wymyśla. Oczywiście wcale to duchowości nie służy. Tak więc wspólnota Kościoła katolickiego, na czele której stoi z woli Bożej biskup Rzymu, papież, jako gwarant nauczania niezmiennego i w sferze doktrynalnej, i w sferze moralnej. Zresztą te dwie sfery dotyczą jednego człowieka, więc znaczy każdego z nas, stąd nie można ich rozdzielać. W sferze poszukiwań i pojednania jakiegoś doktrynalnego z protestantami uczyniono bardzo wiele. Jeszcze więcej uczyniono w tej dziedzinie w dialogu ekumenicznym z Anglikanami na przykład, którzy zachowali liturgiczną tradycję. I co się w pewnym momencie okazało? Że liturgicznie z Anglikanami prawie że jesteśmy jedno. W poglądach moralnych radykalnie oczywiście jesteśmy daleko. I w sferze abortów, i w sferze oczywiście błogosławienia par jednej płci i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Cały jeden wielki bałagan. Ceńmy naszą spuściznę katolicką nie tylko jako jakieś archiwalia, tylko jako doświadczenie wiary stale poświadczane życiem świętych, zwłaszcza męczenników, którzy modlą się za nas, modlą się za nasze świadectwo wiary dzisiaj. Męczennicy, którzy oddali swoje życie na przestrzeni 2000 lat, nie są gdzieś tam w jakiejś niebiańskiej lodówce, tylko we wspólnocie Kościoła niebiańskiego, i oni nas wspomagają dzisiaj w naszym świadczeniu o Chrystusie. Czy o tym wiemy, czy nie wiemy? Oczywiście dobrze jest czasami z tej ignorancji wyjść, jeśli czegoś nie wiemy, poczytać różne biografie świętych, nawet tych bliższych nam, to nas jakoś duchowo umacnia. Ja dzisiaj tylko chcę właśnie w tym duchu, czy nawet nie w duchu, a w kontekście liturgii wspomnieć naszych dwóch białoruskich, grekatolickich męczenników ostatnich dziesięcioleci. Egzarchę Antona Niemancewicza, który stał na czele Kościoła grekatolickiego na Białorusi w okresie wojny od 1939 roku, a więc kiedy najpierw przyszli do nas Sowieci, a później dopiero Niemcy, i zginął w niemieckim szpitalu wojskowym w Mińsku w 1943 roku. a jednocześnie innego naszego archimandrytę, odpowiedzialnego za Kościół także grekatolicki, który z kolei w 1952 roku, a więc 60 lat temu, zginął w łagrach na Syberii i który oczywiście mógł wyjść bardzo prosto z tego więzienia. Był on wcześniej generałem zakonu, do którego należę, księży Marianów, i kiedy po jego pracy misyjnej w Chinach chińscy komuniści w 1948 roku przekazali go sowieckim oczywiście komunistom, ci w ramach śledztwa oskarżali go o różne rzeczy, przede wszystkim o to, że był szpiegiem Japonii i Watykanu, ów archimandryta Andrzej Cikota. Właściwie bez sądu wysłano go do łagru i zaproponowano mu KGB, że będzie wolny, jeżeli wróci do Mińska i stanie na czele kościoła, który nie uznaje papieża. Akurat tak się złożyło, że oficer KGB był tylko pułkownikiem, a nazywali tego archimandrytę generałem, ponieważ był generałem zakonu, nie bardzo wiedzieli, co to znaczy. Wobec tego ojciec Andrzej nie chciał z nim rozmawiać. Specjalnie z Moskwy przysłali generała KGB, by jako równemu zaproponować apostazję, odejście od Kościoła katolickiego. Oczywiście także z tym drugim nie chciał rozmawiać. I oczywiście w tym łagrze, wyczerpany całkowicie i wyniszczony chorobami, zmarł w 1952 roku. Wspominam tych dwóch kandydatów na ołtarze, Antona Niemancewicza i Andrzeja Cikoty. Pewnie imion nie będziecie pamiętali, ale to jest tylko świadectwo, że akurat nasz Kościół dzisiaj na Białorusi żyje także z ich świadectwa wierności. Każdy z Was zna pewnie takich jakichś wielkich bohaterów wiary i tych odległych, poczynając od świętych apostołów, poprzez gorliwych misjonarzy, jak choćby święty Klemens Dworzak, czy Hofbauer, jak go nazywacie, tutaj patron tego kościoła, poprzez wielu innych świadków, nawet tych jeszcze nie beatyfikowanych, poprzez wielkie świadectwo Jana Pawła II oczywiście i także poprzez świadectwo tego, który żyje dzisiaj jeszcze przewodniczy Kościołowi, papieża Benedykta XVI. To nie może być to dla nas jakiś abstrakcyjny, jakiś urzędnik, który siedzi w kancelarii koło świętego Piotra i podpisuje jakieś bezduszne dokumenty. Stoi na straży naszej katolickiej wiary. I jeśli już mówimy o naszym świadectwie, do którego jesteśmy wezwani, to ono jest jakąś kontynuacją różnych wysiłków duszpasterskich, misyjnych, naszych duszpasterzy, których spotykaliśmy na przestrzeni naszego życia, długiego czy krótkiego. Także i ta tutaj wasza misja i wasze duszpasterstwo w tym mieście. Ktoś zakładał swego czasu, pracował tutaj z wami ksiądz Edmund Druz, który wrócił na swoją rodzinną Białoruś i pracuje u nas dzisiaj bardzo, bardzo owocnie i który wam przekazuje swoje pozdrowienia. My jesteśmy wdzięczni, żeście go nam oddali. Od lat troszczą się wami tutaj, troszczą się o was księża Chrystusowcy, jako synowie wielkiego świadka wiary, kardynała Augusta Hlonda i księdza Posadzego. Odwaga tych wielkich ludzi, których nie znaliście, ale stworzyła tę rzeczywistość duszpasterskiego posługiwania, z którego wy dzisiaj tutaj korzystacie. I trzeba, byśmy na to patrzyli nie tylko z pewnym podziwem, ale z wdzięcznością Bogu za te dary, które otrzymaliśmy, byśmy mogli naszą wiarę ponieść, żyć ją na co dzień i ponieść następnym pokoleniom. Nie następnym, ale swoim dzieciom przekazać. Bo wspólnota Kościoła jest tą przestrzenią, w której my możemy żyć darami Ducha Świętego, wśród których mamy dar mądrości, rozumu, męstwa. Jednocześnie chcę to powtórzyć na koniec, to od czego począłem te nasze wspólne medytacje w tych dniach. Dziękuję Panu Bogu przede wszystkim za dar wiary, bo ona obejmuje różne przestrzenie naszego życia. Oczywiście nie zawsze może wszelkie przestrzenie chcemy jakoś, czy jesteśmy w stanie od razu Panu Bogu podporządkować. Dlatego droga wiary to jest droga naszego wysiłku. Jest to właśnie pielgrzymka, ale w tej pielgrzymce Chrystus jako głowa Kościoła poprzez swoich apostołów i ich następców, a więc papieża, biskupów, kapłanów, wprowadza nas w to wielkie doświadczenie paschalnego zwycięstwa nad grzechem, śmiercią. W tym sensie zawsze, nie tylko na Wielkanoc, mamy być świadkami zmartwychwstałego. A tym stołem zmartwychwstałego, na którym On nas stale karmi swoim ciałem i krwią, jest oczywiście Eucharystia. I tę Eucharystię, zwłaszcza niedzielną Eucharystię, do której przychodzimy oczywiście po spowiedzi świętej, chcielibyśmy cenić najbardziej i chcielibyśmy za nią Panu Bogu dziękować. Różne są formy podziękowania, także adoracji, które macie w Waszym Kościele, choćby w czwartek, jest taką formą podziękowania Bogu za dar Eucharystii, Jego obecności w życiu Kościoła i w naszym życiu. Amen. Najbliższy piątek po mszy świętej jest droga krzyżowa, na którą serdecznie zapraszam. A dzisiaj po tej mszy świętej, jako w środę, u nas tutaj jest zawsze nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i też zapraszam na tę piękną modlitwę do Matki Najświętszej Nieustającej Pomocy. W niedzielę rozpoczęliśmy nasze rekolekcje święte. Rozmawiałem przed paroma miesiącami z księdzem Edmundem Druzem, który pracował w tej parafii, jest moim współbratem zakonnym. Spotkaliśmy się w naszym domu prowincjalnym w Bochum, Wattenscheid, i pytałem właśnie o rekolekcjonistę, może tam ze wschodu, i on podsunął tę myśl, żeby zaprosić ojca, ordynariusza Sergiusza, po wymianie właśnie jakiejś korespondencji. Doszło to do skutku i dzisiaj Bogu dziękujemy za Ojca Słowo zachęty, pouczenia, umocnienia naszej wiary. Wam, drodzy bracia i siostry, przede wszystkim Bogu dziękujemy za ten dar rekolekcji świętych, bo to jest zawsze dar czasu, który Pan nam daje. W tym czasie naszego życia są te przystanki, które pozwalają nam zajrzeć w głąb siebie i ujrzeć perspektywę naszego życia i na nowo się pokrzepić, umocnić naszą wiarę. Wam, bracia i siostry, też dziękuję za Waszą tu obecność na tych rekolekcjach świętych, że pomimo tych wszystkich trudności, dzisiaj jest dzień strajku środków komunikacji, że jesteście tutaj, że byliście, uczestniczyliście w tych rekolekcjach świętych i że wielu z Was pojednało się z Bogiem i jeszcze się pojedna w tym okresie Wielkiego Postu. Każda spowiedź święta to nie jest jakieś wyznanie wielkich grzechów, bo może takich grzechów śmiertelnych nie mamy, wielu nie ma, ale jest wyznaniem Panu Bogu, że On jest ważny, że Jego zbawienie sobie cenimy, że jest nam przykro, że nie dorastamy do tych ideałów, które w nas żyją, które czujemy, które nie możemy tak zawsze realizować. I Chrystus ze swej strony zawsze przy spowiedzi świętej daje nam te dwa dary przebaczenia naszych słabości, pojednania i łaskę uświęcającą, która dokonuje naszego wzrostu, że stajemy się coraz piękniejsi przed Bogiem. Dlatego ze spowiedzi świętych korzystamy chętnie i bez żadnej żenady, rozumiejąc, że tutaj chodzi o nasz wzrost wewnętrzny. Jak drzewo potrzebuje słońca, wody i powietrza, tak my potrzebujemy łaski Bożej, nasza dusza. Szczególne podziękowanie składam pod adresem ministrantów, że z całą dumą modliliśmy się przed mszą świętą, że wychodzimy w takim dość licznym orszaku. Ośmielę się powiedzieć, chyba najliczniejszym w czasie tych rekolekcji świętych. Waszym rodzicom dziękuję, że was tutaj zdopingowali, przywieźli i że uczestniczyliście i byliście dla nas radością i ozdobą. Zawsze jesteście radością i ozdobą na chwałę Bożą tutaj przy naszym ołtarzu mile widziani. Ojcu Sergiuszowi, ordynariuszowi Sergiuszowi, Ojca ordynariusza Sergiusza proszę, żeby przekazał swoim wspólnotom na Białej Rusi świadectwo wiary, które tutaj zastał w Essen. Tą wiarę dało się widzieć. To jest Kościół w naszych warunkach, można by tak powiedzieć, bez przesady, przecież wypełniony. Że przecież w tym świecie, o którym się mówi, sekularyzowanym, odchodzącym od Boga, jest ten trzon, ten kręgosłup ludzi, których na Bogu zależy, których Ojciec widział, do których Ojciec przemawiał. A teraz proszę Radę Duszpasterską o parę słów. Czcigodny Ojcze Ordynariuszu Sergiuszu, w tym roku opatrzność Boża przywiodła Cię do naszej parafii w Essen. Tutaj od niedzieli głosiłeś nam Słowo Boże z akcentem na rolę i znaczenie Kościoła. Kościół jest Chrystusowy, założony przez Chrystusa i prowadzony natchnieniami Ducha Świętego. Taki Kościół nie zna granic, ani państwowych, ani kulturowych. Taki Kościół budujemy jako wspólnota wiernych poprzez odpowiedzialne i odważne świadectwo, modlitwę, a nawet przez ofiarowanie dla Niego cierpienia. Konsekwencja, wierność i wytrwałość to są niełatwe zachowania, ale możemy liczyć na wsparcie Ducha Świętego, którego przesyła nam Chrystus. Dziękując za dobre słowa i czas nam ofiarowany, życzę mu Ojcu Ordynariuszowi Sergiuszowi wiele zdrowia i wielu Bożych łask w dalszej pracy dla Kościoła grecko-katolickiego w Białorusi. Prosimy przekazać wspólnotom wiernym tam żyjącym nasze pozdrowienia i modlitewną pamięć. Dzień Boże. Kończę jeszcze na chwilę, już nie będę długo mówił, ale Pan Bóg dał nam ten czas rekolekcji, jak mówiłem na którejś z konferencji, wspólnych ćwiczeń, wspólnych. Nie byłoby tych rekolekcji bez was i wy tutaj byliście najważniejsi. Przez to, że włączyliście się w to ćwiczenie, w ten trening duchowy, rekolekcje się kończą, ale nie kończy się wasz szlak wiary. Życzę wam, by ten Wielki Post, lub lepiej, by Pan w ramach Wielkiego Postu doprowadził was rzeczywiście do doświadczenia paschalnego, zwycięstwa krzyża i zmartwychwstania, byście byli rzeczywiście radosnymi i mężnymi, pogodnymi świadkami Chrystusa zmartwychwstałego. Jak powiedział ksiądz proboszcz, to było doświadczenie wiary waszej, mojej przed Panem. Wasza obecność tutaj była bardzo cenna, za którą dziękuję oczywiście, bo to już był wasz wysiłek nieprosty, zjawić się tutaj. Rzeczywiście wasza wiara mnie buduje. Z radością przekażę to wasze świadectwo moim wiernym w najbliższych dniach, kiedy wrócę na Białoruś. To było spotkanie duchowe, a więc w mocy Ducha Świętego, z łaski Ducha Świętego, które umacnia i was, i nas. Dziękuję wam za waszą solidarność, duchową, materialną, zainteresowani nami. Żyjemy trochę izolowani z różnych powodów, nie zawsze z naszej winy, od reszty Europy, mimo że pewnie o tym nie wiecie, ale geograficzny środek Europy znajduje się na Białorusi, więc nie jesteśmy jakimś tam dzikim końcem świata. Chcielibyśmy rzeczywiście, byście pamiętali o nas także i dalej w waszych modlitwach. My staramy się pamiętać o was jako braciach i siostrach w wierze, przy całej różności kultur, formy modlitwy, bo potrzebne jest nam wspólne świadectwo i na wschodzie, i na zachodzie, i także w innych regionach jeszcze świata. Raz jeszcze wam serdecznie dziękuję, polecam się waszym modlitwom, proszę Pana o błogosławieństwo. O modlitwę w intencji Ojca Świętego i udzielenie nam błogosławieństwa i związanego z nim odpustu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pąckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekła, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jest tradycją Kościoła, że rekolekcje kończą się zwykle modlitwą w intencji Ojca Świętego i błogosławieństwem połączonym ze szczególnym odpustem. Odpustem to znaczy naszym szczególnym udziałem w tym duchowym skarbcu Bożego miłosierdzia i jednocześnie zasług wszystkich świętych. Pan z wami. Przez modlitwę Najświętszej Bogurodzicy i wszystkich świętych niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Miłosierny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. 764. Do Ciebie, Betko,